Hello moi mili. Dzisiaj chciałbym z wami podzielić się pewnym problemem, który miałem właśnie dzisiaj. Z laptopa, który mi padł, chciałem sobie wyciągnąć dysk i włożyć go do mojej stacjonarki. No niestety, akurat teraz no widzimy już to, co zostało naprawione, tak? Ale wcześniej miałem właśnie ten dysk pierwszy, HDD, który był właśnie podzielony na trzy partycje. Jedna miała tam prawie 500 GB, druga też i one działały z początku, ale chciałem je sformatować tak, żeby był właśnie tylko jeden dysk cały, żeby to był jeden terabajt. No i próbowałem tutaj, próbowałem usuwać tutaj volume, tak, i później e, scalić je do kupy, ale to w ogóle nie przynosiło żadnego rezultatu, więc ściągałem różne tam programy z internetu, które niby miały być free, ale tak naprawdę, żeby później stworzyć partycję, to trzeba było wykupić Opcje premium, i tak dalej, więc no, nic to nie dało. W początku mogłem sobie te dwie partycje mieć osobne, tak, ale nie chciałem mieć ich osobne, chciałem mieć je jako jedność. A później, jak już zacząłem tak kombinować, to tylko jedną mogłem w ogóle sformatować i pokazywała mi się w komputerze. A gdy chciałem formatować drugą, to już pokazywałem się o taki komunikat, że there is not enough space available on the disk to complete this operation. No i już całkiem klapa, i w ogóle. No i chciałbym Wam pokazać, co zrobiłem, tak, co, co zrobiłem, że to zaczęło działać. Więc pierwsze, co w ogóle, jak nie wiecie, jak tutaj wejść, tak, czyli powiedzmy, że nie możecie sobie sprawdzić tego swojego dysku, to po prostu wpisujecie start. No ja mam po angielsku akurat, więc zacząłem wpisywać disk i pewnie jak sobie wpiszecie jakaś partycja, czy coś takiego, jak macie po polsku Windows, to na pewno coś takiego Wam znajdzie. Klikacie i tutaj już jest ten nasz disk management, ok? I tutaj to wszystko widzimy. No i teraz wam pokażę jak ja to zrobiłem, więc przyszedłem sobie do konsoli, czyli wpisujemy cmd, najlepiej tu uruchomić to jako administrator, więc teraz dajemy sobie yes, no i tu od razu musimy sobie przejść do diskparta, tak, żeby zarządzać tym naszym dyskiem i żeby tam zobaczyć o co chodzi, może dam sobie to na boku i wpisujemy sobie diskpart, no i teraz przenosi nas właśnie do diskpartu. No i chcemy sobie wypisać listę naszych dysków na początku, żeby zobaczyć o co chodzi. Czyli wpisujemy sobie list disk. No i widzimy, że mamy tutaj dwa dyski. Ten mój pierwszy SSD. No i właśnie ten drugi, on ma tu 930 giga. No i teraz jest już wszystko w porządku, ale wcześniej on był tu zaznaczony jako dynamic. I tutaj gdzie jest GPT to tutaj nie było tej gwiazdki, on nie był GPT. No i to był ogólnie taki też problem, że nie mogłem właśnie z nim nic zrobić. Więc wtedy musiałem wybrać ten pierwszy dysk, tak? Czyli wpisujemy sobie komendę select disk, czyli wpisujemy select disk i numer dysku, tak? Tu mamy te numery, więc podajemy jedynkę. No i mamy komunikat, że dysk pierwszy został wybrany, więc teraz jak już go miałem wybranego, to wpisałem sobie clean, żeby go wyczyścić całkiem, tak. Czyli jak teraz damy Enter, to on się wyczyści. Może nie będę go czyścił na nowo. I jak on już się nam wyczyści, to wtedy wpisujemy sobie convert i wpisujemy sobie GPT, tak, żeby właśnie nam się sformatował czy przekonwertował do właśnie tego profilu GPT. I jak już sobie to zrobimy, to wtedy on już y, będzie tutaj cały scalony, tyle że nie będzie jeszcze partycji, więc będziemy musieli sobie stworzyć partycję. Możemy to zrobić oczywiście tutaj w disk partcie, albo możemy sobie wejść tutaj do disk managementa, tak, i tutaj będzie właśnie puste miejsce, będzie napisane Unlocated Space prawdopodobnie i wtedy trzeba dać sobie Create Partition i taki wizard wyskoczy i trzeba tam klikać Next, Next i już wtedy będzie wszystko w porządku lub możemy, może pokażę Wam na internecie co znalazłem ogólnie. Tutaj mamy właśnie jak sobie wpiszecie Diskpart to Was przeniesie do dokumentów Microsoftu i tu macie właśnie różne opcje, które możecie sobie wpisać, żeby wam się pokazało. Tutaj macie właśnie wszystkie te opcje dostępne. A później sobie wpisałem właśnie jak utworzyć nową partycję w tym diskparcie, ponieważ ja to zrobiłem bezpośrednio tutaj w diskmanagemencie, ok? Ale można to również zrobić tutaj za pomocą konsoli. No i wystarczy właśnie wybrać sobie ten nasz dysk ponownie, żeby było pewne, że to ten dysk. I wtedy możemy sobie wpisać Create Partition możemy wybrać albo Primary, albo Extended. To nie ma większego znaczenia, jeżeli chcecie tylko mieć jedną partycję. Zauważcie, że jak tutaj sobie to zrobiłem w Disk Managementie, to ta partycja jest primary, tak? Więc to nie ma większego znaczenia, jeżeli chcecie wiedzieć czym się różnią, możecie sobie wpisać czym się różni primary od Extended, ale generalnie jak macie tylko jedną partycję na dysku czy dwie, to to nie ma większego znaczenia i spokojnie możecie wybrać Primary i później podajemy, jaki size ma być, ale jeżeli chcecie mieć tylko jedną partycję, to polecałbym w ogóle to ominąć, tak jak tutaj gdzieś jest to napisane, że e, jeżeli nie ustawimy tego w megabajtach, to wtedy cała dostępna pamięć zostanie przypisana. I tak właśnie byśmy chcieli. Czyli wybieramy sobie ten dysk pierwszy i następnie wpisujemy create partition primary. E, jeszcze musimy później przypisać sobie literę tego dysku, czyli jak to jest nasz drugi dysk, to pierwszym dyskiem będzie ten nasz C, tak? Czyli tutaj. Jeżeli to będzie ten nasz drugi dysk, to po prostu przypisujemy sobie literkę D. Ale jeżeli to będzie nasz trzeci dysk na przykład, już mamy C i D, to oczywiście dopiszemy tutaj E na przykład, ok? Czyli po utworzeniu partycji przypisujemy do niej jakąś literę, a następnie wychodzimy, czyli wpisujemy sobie exit. Czyli tak jak teraz mogę sobie wpisać exit i widzicie, że Living Disk Part już nas przenosi normalnie do systemu i możemy to zamknąć i wszystko jest już w porządeczku więc tak mi się udało naprawić mój dysk ponieważ żadne programy znalezione w internecie nie pomogły mi przynajmniej nie te darmowe ten dysk management również nie mógł mi pomóc ponieważ ten błąd się cały czas pokazywał więc mam nadzieję, że za pomocą tej konsoli będziecie mogli sobie z tym już poradzić więc powodzenia i do usłyszenia